serdecznie, cieplutko, słonecznie pozdrawiamy dzisiaj na żółto. No i mam nadzieję, że po 2 godzinach oglądania mieszkań różnych kierunków dojdziemy. Nie doszłyśmy przez 2 godziny, ale teraz już dojdziemy. Jestem z Basią Wojtkowską. Witaj, Basia. A będzie? Witaj, Joanna. Witaj. Będziemy mówić o Feng Shui. O tym, o to pytasz? Tak, będziemy mówić, jest tyle tematów, tyle mi opowiedziałaś metod, że ja dzisiaj wiem, że ja już na pewno nic nie wiem. Po prostu jestem już przekonana, mam stos notatek, bo też, żeby wiesz, zadać trochę mniej głupsze pytania, kiedy będziesz o tym opowiadała, to ja też muszę to troszeczkę poznać, troszeczkę muszę w to wejść głębiej. Ale też czasami zadać pytania dobrze jest takie prostsze, żeby każdy miał no mniej więcej pojęcie, bo nie każdy pójdzie do architekta, specjalisty, ale też dobrze, żeby zobaczyć, z kim my mamy do czynienia, bo dużo się zrobiło tak zwanych feng shuowców, tak? I te metody są różne, a też wykazywałaś mi, już pokazywałaś, o tym też powiemy, że te niektóre metody są skorumpowane, że one nie działają, że one tam powstały w innym czasie historycznym, o tym opowiesz. Ale po kolei, z tych metod, o których mi opowiedziałaś, zacznijmy od czegoś, od analizy domu i od czego zacząć. Co ty na to? Tak, rzeczywiście myślę, że to mądre, zwłaszcza, że po ostatnim nagraniu było sporo pytań dotyczących, w jaki sposób nakładać tą siatkę na mieszkanie. I to chciałam troszkę przybliżyć i myślę, że najłatwiej to przybliżyć na podstawie obrazków, więc zrobiłam zestawienie paru przykładów, w jaki sposób ja to robię. I myślę, że to też ułatwi po prostu tym, którzy sami chcą próbować i którzy już... Przepraszam, próbuję się przełączyć na ekran. Tak. Zaraz się uda, na pewno nam się uda. Ja obejrzałam kilka już apartamentów tutaj ciekawych i właśnie jak to się nakłada i to też nie jest takie proste. Też mi się te kierunki troszeczkę pomieszały, wiesz, ale to dojdziemy też do tego. Znalazłaś? Moment. Będzie, tak. Podziel ekran. Nie. Trzymanie. Nie widzisz mojego ekranu jeszcze? Jeszcze nie. Tam na dole jest podziel. Jest. Właśnie podzieliłaś. Tak? I teraz, no, tak, jeszcze, teraz tylko ja u siebie tego nie widzę. Ze mną i już tak, widać. Tak? Widać czerwony ekran? Tak, oczywiście. No, przepraszam bardzo. Przerwa techniczna była. No tak. To ja powiem jeszcze raz krótki wstęp, o czym my właściwie mówimy, bo kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy nigdy nie spotkali się z tego typu pojęciami i mają złe mniemanie o feng shui, czy o feng shui, jak mówimy po polsku, to muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z wiedzą, która jest ma bardzo szeroki zakres i istniała i była stosowana we wszystkich starych kulturach. Ona miała oczywiście różne nazwy. My w Europie jeszcze do niedawna stosowaliśmy to przy budowie osiedli, budowie miast, na pewno do czasów średniowiecza. Potem od czasów renesansu troszeczkę się zmieniły, nie wszystkie metody były używane, ale w kulturach tak zwanych prymitywnych, które wcale nie są prymitywne, do tej pory używa się tego typu zasad przy budowie domów, przy wyborze czasu budowy domów, bo o tym nie rozmawiałyśmy ostatnio, a to jest następny bardzo ważny detal, który dotyczy właśnie wszystkiego, co jest związane z budową siedlisk ludzkich. Tylko że tutaj na tym zestawieniu mniej więcej jest to wytłumaczone, z czym mamy do czynienia, czyli feng shui, właściwie to możemy podzielić na feng shui kompasu, który jest niezwykle trudną wiedzą, która ma już tysiące lat tradycji i raczej opiera się na liczeniu, na matematyce, na fizyce,
ale też istnieją takie formy, które w zasadzie dzięki nim zaczęło być feng shui bardzo znane i możemy je zaliczyć bardziej do psychologii przestrzeni. To jest tak zwane, ja to nazywam łatwy feng shui. I to w latach 80. zaczęli ludzie stosować, ponieważ pokazały się pierwsze książki tych, którzy podróżowali na wschód i mieli do czynienia z konsultantami, a rozpropagował to w pewnym momencie taki tybetański Chińczyk, który był stosował metody takiej sekty czarnych czapek, to właściwie chodzi o religię Bon. I to, czego on ludzi uczył, i to potem pokazało się w wielu książkach, było w miarę proste do zastosowania i praktycznie po przeczytaniu jednej książki możemy sobie już to stosować na co dzień. I to przekłada się na, bardzo często jest używane na przykład przy urządzaniu sklepu w dzisiejszych czasach, przynajmniej ja widzę tego typu zastosowania w zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych. A to na pewno jest oparte na stosowaniu kolorów i tak zwanego bagua, i to za chwileczkę pokażę. Natomiast do prawdziwej feng shui kompasu mam mnóstwo różnych metod, ale takie podstawowe to jest po prostu metoda kompasu i szkoła form, czyli to, co jest widzialne i to, co jest w sumie niewidzialne, bo zajmujemy się w tych metodach trudniejszych, tych wyliczeniowych, zajmujemy się aspektami, które właściwie należałoby znać filozofię chińską. Ci, którzy mieli do czynienia z medycyną chińską, to dużo z tego zrozumieją, ponieważ jest bardzo wiele wspólnych pojęć i jest to po prostu kosmologia azjatycka albo chińska. Natomiast to, co jeżeli chcemy holistycznie traktować nasze miejsca zamieszkania, to powinniśmy do tego jeszcze wprowadzić geometrię fraktalną albo złoty podział, czyli to wszystko, co z kolei istniało nawet w naszej starożytnej Grecji czy Rzymu i było bardzo pieczołowicie przestrzegane i stosowane jeszcze w architekturze XIX wieku. I to z kolei były formy, które też na nas bardzo oddziaływują i potrafią zneutralizować jakieś negatywne wpływy danego miejsca, a one się wiążą z kolei z formami, czyli z pięknymi kształtami, z pewnymi wzorami geometrycznymi stosowanymi, ale głównie z proporcjami i po prostu z formami, które się stosuje w architekturze. Także to jest, temat jest bardzo, bardzo szeroki. Na dodatek jest, w sumie zahacza o różne dziedziny nauki, ale dlatego, że jest tak bardzo interdyscyplinarny, to mało kto się tym zajmuje z poziomu nauki, ponieważ jest to trudne do ogarnięcia, jeżeli mamy tylko jedną wąską specjalizację. I tutaj mam jeszcze takie rysuneczki, które pokazują różdżkę, bo to jeszcze oczywiście nie powiedziałam o radiestezji, bo to wszystko jest też związane z radiestezją. A że radiestezja była znana w Egipcie, to tutaj jest taki rysuneczek, który jest kopią jednego z hieroglifów, który pokazuje różdżkarzy szukających wody. I wszędzie w tych krajach, w których woda była trudniej znajdowalna i było jej mniej, to różdżkarze po prostu byli na co dzień bardzo potrzebni, no bo nasza cywilizacja by nie przeżyła bez wody. A spotkałam się właśnie niedawno z taką opinią, że po co wołać różdżkarza na działkę, jak przecież mamy inne metody. Tylko że te inne metody, które są wykonywane bardzo kosztowną aparaturą, są bardzo kosztowne, a różdżkarz w sumie potrafi precyzyjnie, różdżkarz, czyli ktoś, kto zawodowo się tym zajmuje, jest przeszkolony, potrafi wodę znaleźć bardzo szybko i bardzo dokładnie, no i koszty są o wiele mniejsze, więc tutaj, prawda, jest trudno teraz zaprzeczać coś, co ma tysiące lat tradycji, jest związane z całą ludzką kulturą, no i generalnie też wiąże się z feng shui i z geomancją, ponieważ są to po prostu dziedziny pokrewne, ale wszystkie związane ze znajdowaniem właściwych miejsc do zamieszkania. I z tym, i to, co Chińczycy w tym celują, że po prostu cel naszego życia to ma być długie, szczęśliwe życie, dużo dzieci, dużo pieniędzy. Więc całe to feng shui chińskie jest podporządkowane tej głównej idei, że mamy tak budować nasze domy, czy tak poprawiać nasze domy, jeżeli są już jakieś zbudowane, aby żyło nam się w tych domach szczęśliwie, długo, żebyśmy wykorzystali cały nasz potencjał. A to z kolei, jaki mamy potencjał, to dzięki chińskim horoskopom możemy poznać. I po to żyjemy, żebyśmy się cieszyli życiem, a nie umartwiali, tak jak to w naszej chrześcijańskiej tradycji było
po prostu nam podany jako główna podstawa celu naszego życia. Także no, to takim długim wywodem zaczęłam o tym feng shui i pokazuję jeszcze obrazki, które już kiedyś pokazywałam, ale to jest jakby powiązanie tradycji chińskiej z tradycjami średniowiecznej Europy, gdzie te magiczne kwadraty, zwłaszcza kwadrat Saturna czy kwadrat Jowisza, były na co dzień stosowane w alchemii, a także przez wszystkich tych, którzy się tym pasjonowali, interesowali. I tutaj mamy taki ten podstawowy rysunek, który służy nam do analizowania każdego domu czy każdego mieszkania. Jest to po prostu magiczny kwadrat Saturna, czyli matematyczna taka zabawa, która jest w niej zakodowany przepływ chi na powierzchni Ziemi. I każdy dom dostaje to chi do wewnątrz i po prostu śledząc to, co się dzieje na powierzchni Ziemi cyklicznie w ciągu każdego roku, każdego dnia i miesiąca, możemy po prostu nakładać sobie ten schemat krążenia chi na powierzchni Ziemi na nasze mieszkania i wyliczamy sobie z tego kwadratu po prostu gdzie, jaka energia w danym momencie panuje i wtedy możemy oczywiście też dopasowywać nasze miejsce spania czy inne czynności w domu do takiego układu energetycznego. Basiu, ale jak zacząć? Także jest to z jednej strony... Jak zacząć? Tak, to wiesz, już przechodzę dalej. Ja troszeczkę jestem skołowana, bo ja bym chciała to wszystko wiedzieć, oczywiście się nauczyć, ale nie będę w stanie, więc troszeczkę już tak... odpuszczam sobie, na razie tutaj się fascynuję i przyjmuję wszystko, co mówisz. Mam wrażenie, że powinien się tym zajmować architekt. Naprawdę to nie może być ktoś, kto idzie na kurs, nie wiem, trzydniowy feng shui i potem rozstawia ludziom remedia po kątach, bo można sobie biedy napytać. Sam ten kwadrat mnie zainteresował. Ja bym się jeszcze zatrzymała tutaj. Możemy do tego kwadratu wrócić, tak? Bo ta jedynka to jest północ. Tyle się nauczyłam, tak? Tak. I teraz tak. Jak ktoś to... Ja na przykład, ja nie wiem, jak ja mam iść za ruchem chi, idąc od północy swojego mieszkania. Widzę dwójkę, trójkę i tam są... dwójka to jest chyba... zachód? To znaczy ponieważ to jest tam bazowy kwadrat proszu, dopiero po przeprowadzenie kierunku w domu do tego kwadratu, czy naniesienie następnych cyferek, możemy nałożyć go na twoje mieszkanie. Czyli to jest tak jakby baza, na którą nanosimy w tak zwaną gwiazdę góry, gwiazdę wody. Czyli jeżeli budynek jest, powiedzmy, skierowany na północ, ma front, to ta jedynka wskakuje potem do środka, jego tył, czyli południe, wskakuje też do środka i od tego i ten tył domu to jest tak zwana gwiazda góry, przynajmniej początek liczenia tej gwiazdy góry, a kierunek północy jest początkiem liczenia gwiazdy wody. Gwiazda wody to zawsze jest związana z frontem domu, z otwartą przestrzenią przed domem. I z tym, jak z energią, która dotyczy nas w ciągu dnia. A gwiazda góry dotyczy miejsc spania, czy takich pokojów do spokojnej pracy. Także a to widzisz... jest ta baza, a na nią nanosimy dopiero następne cyferki, dopiero wtedy nakładamy na rzut mieszkania. Czyli to nie jest takie proste, że ktoś bierze sobie ten kwadrat i po prostu nakłada z tą twoją siatką na mieszkanie. Te cyferki się przemieszczają, tak? Tak, to, dokładnie. I no one właśnie, przemieszczając się pokazują ruch krążenia chi. Że to wystarczy sobie, bo to będą takie pytania, że nie wystarczy sobie nałożyć, że te cyferki tutaj trzeba widzieć, jak one się przesuwają. Ja nie jeżeli wiem, nie edukowałaś, że się, tak, się... dokładnie. Więc dlatego ja nikomu nie polecam, jak zaczyna się tym zajmować, czy interesować same robienia tej analizy, ponieważ to jest zbyt trudne. Natomiast można skorzystać z programów, które są dostępne w internecie, najwięcej ich opracowanych oczywiście w Azji, gdzie wpisujemy dokładny kąt frontu swojego budynku i
program nam wylicza, jakie są te gwiazdy dla naszego domu, ale potem trzeba jeszcze je zastosować, czyli nanieść dokładnie, nie pomylić się. Także bardzo łatwo tu o pomyłki i ktoś mnie pytał, czy szybko się robi taką analizę. Samo przygotowanie do tej analizy trwa bardzo długo. Można ją robić jadąc, powinno się jechać na miejsce i analizować dany budynek, zmierzyć go kompasem, ale ponieważ mamy też zakłócenia energetyczne pod ziemią i magnetyczne, czyli na przykład nawet sieci jakiekolwiek, czy elektrykę, stojąc nawet bliżej niż 2 metry obok płotu, który jest wykonany ze stali, albo od linii elektrycznej, która pod ziemią przebiega, to ten kompas już będzie nam po prostu, igła magnetyczna reaguje na to. Więc ja praktykuję, oprócz tego, że sprawdzam kompasem front budynku, to sprawdzam go według geoportalu. Można to zrobić w mapie Google, ale też geoportalu lepiej potwierdzić, bo geoportal jest bardziej dokładny, jest zrobiony przez geodetów na podstawie bardzo czułych narzędzi, tylko że w geografii i w geodezji posługujemy się północą geograficzną, a ja posługuję się w tych pomiarach północą magnetyczną i ona jest przesunięta mniej więcej 5 stopni wobec północy geograficznej. Czyli my jeszcze odchylamy, jeżeli nakładamy tą oś naszą północ-południe na mieszkanie, zawsze zaczynamy od tego taką analizę, że próbujemy mieszkanie narysować tak, aby była dokładnie zaznaczona oś północ-południe i to lepiej robić nie mierząc kompasem w środku, bo w środku nasz kompas będzie zmieniał zupełnie, igła będzie nie będzie pokazywała prawdziwej północy, ponieważ w większości domów w dzisiejszych czasach mamy stalowe zbrojenia. I jeżeli zbrojenie jest i w stropie, i w podłodze, to igła magnetyczna będzie reagowała, będzie po prostu pokazywała fałszywy odczyt. Więc my musimy zawsze mierzyć to, stojąc na zewnątrz budynku. I jeszcze wyszukując przy tym miejscu, gdzie jest na przykład trawnik, a nie, bo wtedy znaczy może niekoniecznie trawnik, gdzie miejsc, w których na pewno nie przebiegają żadne sieci podziemne. Mhm. Więc to jest o tyle skomplikowane, że jak się już robi analizę, to idzie szybko, ale samo przygotowanie do analizy trwa czasami bardzo długo, zanim znajdziemy prawdziwy front domu, czyli to dokładne skierowanie, czyli to, co tutaj pokazujemy. To jest tak jakby kompas nałożony na mapę i teraz dopiero mając wrzut mieszkania i rysując jego oś, ta oś nam wtedy pokaże dokładnie, jakie jest skierowanie frontu domu. Tutaj mamy, będzie tak. Na przykład to, widzisz, o co chodzi. To jest północny wschód i mamy tam wartość, akurat chyba linijka geomatyczna jest źle nałożona, ale mniejsza z tym. Pokazuje to po prostu nam dokładnie, dopiero wtedy wiemy, jakie jest naprawdę skierowanie budynku. A to bierze się to, że to musi być dokładnie zrobione. Bierze się stąd, że mamy 8 głównych kierunków świata, z których to chi płynie z każdego kierunku trochę inne, ale jeszcze w ramach każdego kierunku mamy też yin i yang. Czyli pierwszy sektor zawsze ma inną wartość niż 2 następne sektory. Czyli domy, które są skierowane na tych punktach przecięcia, to są z reguły domy, w których niestety bardzo źle się mieszka, dochodzi do jakichś wypadków tragicznych, nie mają dobrej energii, ponieważ tam się to chi miesza. W których kierunkach są te niebezpieczne, bo żeby to dobrze zrozumieć. Właśnie. No i tu właśnie zaczyna się cała historia, że każdy dom, w zależności od tego, jak jest ustawiony, kiedy był zbudowany, trzeba liczyć po prostu to ustawienie dla danego domu. I to jest to, co powoduje, że ta metoda jest skomplikowana. Czyli poczekaj, liczysz wejście do domu jako ten kierunek, czy na przykład okna? To zależy. I tu znowu się pojawia następna historia. Jeżeli mamy informacje, na przykład to wiesz o tym kompasie, ja o tym nie wiedziałam. A ilu z was z kompasem latało po domu i mierzyło kierunki? Bo ja się tak uczyłam lata temu na bardzo podstawowym kursie, że należy z kompasem pochodzić po domu i poustawiać, jeszcze sobie zaznaczyć, odkąd, dokąd jest sfera północy, zachodu i tak dalej. I tak mnie uczono, prawda? A tutaj się okazuje, że lepiej wziąć Google, mapę albo wyjść na zewnątrz. To jak to mówisz, że ty robisz to na zewnątrz. Tak. Absolutnie, koniecznie na zewnątrz i najlepiej mierzymy jeszcze dom. Powiedzmy, że mieszkamy w domu, który jest wolno stojący i możemy z każdej strony domu zmierzyć sobie kompasem, jaki jest to kierunek, bo czasami może gdzieś być na przykład ciek wodny, który już ma zupełnie
nam po prostu kierunek igły kompasu. Więc jak sobie porównamy wszystkie kierunki, będziemy jeszcze to mierzyć w takich punktach prostopadle do ściany domu, gdzie na pewno nie mamy żadnych sieci, które też mogą zmieniać nam odczyt igły kompasu, to dopiero wtedy porównując te kierunki wybieramy średnią i wtedy wiemy na pewno, jak do kierunku świata jest ustawiony dom. Dlatego mówię, zawsze bardzo warto mieć na przykład mapki geodezyjne, bo one są bardzo precyzyjne. Więc ja nawet w Google'ach zawsze na początku sprawdzam, a potem szukam w Geoportalu. Geoportal ma już bardzo precyzyjnie podane kierunki. Dobrze, mam tutaj pytanie, bo na przykład tutaj na tym, akurat tym konkretnym mieszkaniu widzę południe i północ, tą linię czerwoną, prawda? I chyba rzadko zdarza się tak, żeby ściany się jakby pokrywały z kierunkiem, że zawsze są takie nierówne, zazwyczaj, prawda, jak ludzie budują domy. Mam taki jeden przykład i wroga. Tak. To się rzadko wychodzi. No i teraz dla wszystkich tych, którzy właśnie pokazałaś poprzednim razem, jak nałożyć te kierunki na dom, to jakby to jest takie nierówne. Czy to się zmienić może, że tam to południe jest, nie wiem, jaki tam jest trójeczka na przykład, tak? Że ona się zmieni później, jak będziesz to nakładała i będzie, nie wiem, na ścianie wschodniej, tak? Południowo-wschodniej. To znaczy, nakładając tą siatkę na budynek, wliczamy od razu, jak się układają te gwiazdy wody i gwiazdy góry dla danego budynku i bierzemy pod uwagę jego front. Tu w tym wypadku jego frontem będzie południowy wschód. Najważniejsza sprawa, o której nie powiedziałam na początku, odwracamy wszystkie mapy do góry nogami. Bo w to feng shui liczy się zawsze mając południe na górze, a północ na dole. Ale tutaj jeszcze widzimy takie lekkie odchylenie tej całej osi. Ja tutaj po prostu na mapę geodezyjną z tym budynkiem nałożyłam oś północ-południe i zrobiłam odchylenie 5 stopni, bo takie było odchylenie północy geograficznej. Odchylacja w tym miejscu, po prostu sprawdzam to w statystykach, które są robione dość regularnie i jest dość ciekawe, bo ten biegun magnetyczny Ziemi się lekko przesuwa i parę lat temu na przykład ta deklinacja była 6-7 stopni, w dzisiejszych czasach jest 5-4 stopnie. Ja wiem na przykład, parę lat temu widziałam sama na własne oczy, że słońce zachodziło zupełnie w innym miejscu niż powinno w danej porze roku. Były takie dwutygodniowe okresy, kiedy były przesunięcia, oglądało się zachód słońca na horyzoncie w zupełnie innym miejscu niż powinien być na dany okres. I to były, i przy takich wahaniach Ziemi, to było w 2018-2019 roku takie odchylenia silne. I co ciekawe, astronomowie w oficjalnych źródłach nikt o tym nie chciał mówić, bo to było tak dziwne zjawisko, że był chyba zakaz podawania takich informacji. A ja na własne oczy fotografowałam z balkonu, jako że mam widok na zachód słońca, na północny zachód właśnie, widzę codziennie zachodzące słońce, to mogłam to obserwować bardzo wyraźnie. I to były takie okresy dwutygodniowe wahnięć Ziemi. I w takich momentach prawdopodobnie następuje to lekkie przesunięcie biegunów, ale ta północ magnetyczna ostatnio jest mniej odchylona niż była dawniej od północy geograficznej. Więc teraz jest około 5 stopni i stąd się bierze ta krzywa oś północ-południe na tych rysunkach. Oczywiście można cały rysunek potem wyprostować, ale tutaj chodzi o to, żeby pamiętać, że do mapy, to jest akurat analiza robiona na odległość i ten dom się znajduje w Hiszpanii i tutaj ta oś jest nałożona już na mapie z tym odchyleniem 5 stopni. Także, ale właśnie te cyferki, które są naniesione, one wynikają z okresu budowy tego domu, który był zbudowany przed 2004 rokiem i on, nie, przepraszam, po 2004 roku i on należy do tak zwanej bazy 8, czyli do ostatniego okresu 20-letniego. Czyli mamy dwie dane, zawsze wiek budynku, kiedy powstał, okresy 20-letnie i co jest tak naprawdę faktycznie frontem domu. Czy to jest związane z tą gwiazdą wody i gwiazdą góry? Czy możesz przypomnieć? Staram się być pilną uczennicą, mam nadzieję, że wszyscy też. Czy gwiazda wody to jest to ta północ i tam się to nalicza ta jedynka, czyli stamtąd się wychodzi, czy to nie o to chodzi? Czym jest gwiazda? Nie, nie o to chodzi. To chodzi wody. Gwiazda wody to jest energia, to są energie, które zaznaczone cyframi po prawej na rysunku, które
pokazują, które sektory domu bardziej nadają się do mieszkania, a które mniej. I mamy, to już poprzednio opowiadałam, że mamy te gwiazdy, które są bardzo niekorzystne i wtedy próbujemy w tych sektorach lokalizować, ja zaznaczam je zawsze szarymi, czarnymi kolorami, i w tych sektorach próbujemy lokalizować na przykład toalety, pomieszczenia gospodarcze, garderoby, bo tam nie przebywamy. A tam, gdzie człowiek najwięcej przebywa, powinien on przebywać w sektorach, które mają najlepsze gwiazdy. Jeżeli tam, gdzie przebywamy w dzień, sprawdzamy gwiazdy wody, a to są cyferki zawsze po prawej u góry, a tam, gdzie śpimy, sprawdzamy gwiazdy góry. To są cyferki po lewej. To mamy dzisiaj po prostu nagranie instruktażowe. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, mnie się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo ja sama nie wiedziałam bardzo dużo rzeczy i tak jak mnie tutaj oświeciłaś, co prawda ja naprawdę nic nie wiem w tej chwili, ale z jednej strony oświeciłaś mnie naprawdę godzinami informacji, bardzo ciekawymi informacjami, które chciałabym też tak zebrać i przedstawić, żeby, znaczy nie ja, tylko ty, żeby ludzie wiedzieli, z czym to się naprawdę łączy, i kiedy ktoś potem pisze komentarz albo narzeka, że a to nie działa, no to jest 90%, 99% szansy, że źle to zrobił, prawda? Tak, bo ja absolutnie działa. Się, że takim, tak, ale dowodem na to, że to działa, jest po prostu stosowanie tych metod przez wielkie korporacje. Ja przed laty konsultowałam umiejscowienie albo wybór miejsca sklepów dużych, budowanych wtedy w Polsce centrach handlowych, i objeździłam całą Polskę, bo pracowałam dla takiej sieci odzieżowej. Nawet konsultowałam jeszcze budynki, które zaczynały być budowane, czyli przychodziłam gdzieś na puste pole i miałam tylko na przykład kierunek ulicy, ale już wtedy były gotowe plany tych wielkich centrów handlowych, i na tych planach zawsze, zanim one, jak one szły, po prostu były pokazywane w internecie i mogli sobie ludzie szukający lokalu wybrać lokal, to tam zawsze już były zajęte miejsca dla sklepów typu Zara, typu H&M, jakieś inne sieciówki zagraniczne, i to były sieci handlowe, które posługiwały się feng shui, i oni wybierali sobie zawsze najlepsze miejsca na sklepy, zanim w ogóle to reszta szła do sprzedaży tych lokali, do wynajmu. Proszę bardzo. I teraz tak, i wszystkie, ja konsultowałam, myślę, że około 10 centrów handlowych w Polsce, tych, które powstawały, i parę istnieje, może więcej, nie pamiętam. Na przykład Arkadia w Warszawie jest jednym z przykładów, który to był jeden z pierwszych hipermarketów, który powstał dawno temu, ale tam jest bardzo inteligentnie zastosowane feng shui, nawet w formach, które są stosowane w budynku, bo właśnie z tych gwiazd, o których już poprzednio opowiadałam, że zawsze mamy sektory, które są niekorzystne dla handlu, i sektory, które są korzystne. Jak zaznaczymy na przykład na tym przykładzie, to jest co prawda dom mieszkalny, ale pokażę na tym przykładzie, na czym to polega. Mamy na przykład gwiazdę wody, taki sektor 2, który będzie, jeżeli gdybyśmy tam spali, gdyby to był sektor góry, to on by powodował choroby, a jeżeli go mamy na, powiedzmy, na parterze budynku i jest to część salonu albo kuchni, to tam w tym miejscu mogą się zawsze psuć, będą się rozbijać przedmioty szklane i ceramiczne, będzie się ciągle psuć na przykład lodówka, po prostu cały sprzęt elektryczny będzie dużo częściej ulegał. Ale jest ulegał... na to remedium? Czy nie? Jest na to remedium, oczywiście. Dobre. To są okrągłe metalowe przedmioty, sześć, bo to jest sześć liczba metalu, i okrągłe metalowe przedmioty są na to remedium. Ale co chcę powiedzieć, jeżeli to jest część handlowa, to w takim miejscu ta sprzedaż będzie o wiele gorsza niż w tych częściach, które są zaznaczone tu na rysunku na czerwono czy na różowo. Mimo to, co jest zaznaczone na czarno. W związku z tym właśnie, jeżeli w takim miejscu, i teraz to miejsce jest aktywowane, jeżeli są wejścia do budynku w tym miejscu. Więc jeżeli projektuje dom od początku, to unikam na przykład projektowania wejść w takich sektorach, które są właśnie za tą gwiazdą wody, ale tą niekorzystną. I w Arkadii był taki przypadek, że nie było, ponieważ planowanie budynków w środku miasta jest bardzo trudne, bo mamy istniejące drogi, możemy wyznaczać wejścia tylko w jakichś określonych miejscach, i jedne wejścia mogą być świetne, inne są gorsze. I każdy taki duży hipermarket ma po prostu jedno wejście główne, ale ma zawsze wejścia boczne. I w Arkadii widziałam jedyny w Polsce chyba taki przypadek, gdzie
Główne wejście było oczywiście w najlepszym możliwym sektorze, ale drugie wejście, które było w sektorze 2, miało na wszystkich piętrach po 6 słupów, które były jeszcze tak jakby podzielone na kółka poziome. Wygląda to jakby składało się z 6 monet. Czyli każdy słup miał 6 takich poziomych, okrągłych elementów wmontowanych w formę architektoniczną. Czyli ktoś tam bardzo dobrze, precyzyjnie tak wmontował remedium na stałe, że nie trzeba było wieszać żadnych remedium, tylko już w architekturze, w formach architektury pojawia się remedium, które jest dla tego miejsca uleczeniem problemu, który tam istnieje, czyli na przykład słaba sprzedaż, mniej kupujących. I teraz tak, z kolei wielkie korporacje, jeżeli wielkie korporacje, wielkie firmy na świecie wszystkie to stosują, to jest absolutnie najlepsza rekomendacja, jaka istnieje, tylko nikt się tym nie chwali, bo to jest bardzo dobrze ukrywana tajemnica. Wszystkie logo największych korporacji są zaprojektowane według albo świętej geometrii, albo feng shui, bo tam jest dobór kolorów, miejsce kolorów, formy, to jest wszystko po prostu tak zrobione, żeby sprzedaż była po prostu maksymalna. Ale to oczywiście dotyczy to handlu, sprzedaży, pieniędzy, ale każdy człowiek może to wykorzystać także do swoich spraw prywatnych, czyli w kwestiach związków, w kwestiach dzieci, w kwestiach zdrowia. Jest to równie dobrze działające i jeżeli to umiemy zastosować, no to po prostu przedłużamy, ułatwiamy sobie życie. Po prostu to jest przedłużenie życia, ułatwienie życia, polepszenie zdrowia, tylko jest to kwestia umiejętnego używania tych wszystkich, tej wiedzy, tak żebyśmy mogli wykorzystywać miejsca w domu, przede wszystkim zbudowanie miejsca w dobrym miejscu albo oczyszczenie tego miejsca, w którym budujemy, a potem takie przekręcenie, jeżeli budujemy to w wolnym terenie i możemy dowolnie sobie po prostu wybrać ten front, kierunek frontu, to tak dobieramy kierunek frontu, żeby te gwiazdy w środku się układały tak, żeby łatwo można było projekt wnętrza zrobić. Czyli dlatego generalnie to jest takie skomplikowane. Tak. Nie ma tak, że jakiś kierunek jest dobry i koniec, w tym kierunku budujemy, tylko jest to bardzo zależne od miejsca, od tego, co tam się dzieje, ile jest dróg, ile tam jest przeszkód właśnie z tych różnych innych energii, które wchodzą na to miejsce, prawda? Tak, dokładnie, tak. I od czasu budowy. Czas budowy jest drugim czynnikiem. Tak. Bo to jest, mówi się, że ta metoda to jest po prostu czas i przestrzeń. Cyklicznie zmieniające się i pędząca do przodu Ziemia w kosmosie po prostu ma ciągłe ruchy chi, z tym, że one są ujęte w azjatyckiej kosmologii w cykle 9-letnie, w cykle 12-letnie i 10-letnie. I to wszystko pomieszane razem daje nam horoskopy chińskie, które pokazują potencjał człowieka, a taka mapa zrobiona, nałożona na dom, pokazuje potencjał danego domu. I teraz jeżeli mamy dobrego konsultanta, i jeszcze dobrego architekta, bo są konsultanci, którzy pracują z architektami. W moim przypadku ja sama robię te projekty, to możemy taki projekt domu mieć zrobiony, że mamy zapewnione, że czego byśmy nie robili w tym domu, to i tak będziemy zawsze mieć duże przychody, bo będziemy bardzo łatwo generować pieniądze, bo to chi dotyczące energia wody, to jest chi, który generuje materialny, bo to nie chodzi o to, że chcemy być bardzo bogaci. Tu chodzi o to, że każdy człowiek ma inny potencjał i to też na bazie Four Pillars dobrze widać, że jeden człowiek może być biznesmenem, kto inny może być naukowcem, kto inny politykiem, a kto inny jeszcze tancerzem czy pisarzem, bo każdy ma inny potencjał i nie możemy żądać od kogoś, kto jest artystą, na przykład pisarzem, żeby był bardzo bogaty. To jest trudne, bo to już musi być taka kombinacja w tym horoskopie, że to rzeczywiście jest taki potencjał możliwy, ale mieszkając w domu, który jest dobrze ustawiony, i ten front powoduje, że to chi płynące do domu, do środka ułatwia nam życie materialne, to dużo łatwiej jest nam po prostu powiązać koniec z końcem, jak to się nazywa brzydko. Ale też ta metoda pokazuje, dlaczego nie tylko część ludzi po prostu łatwo zarabia pieniądze, bo jest 16 możliwości ustawienia domu w każdym okresie 20-letnim i na przykład w okresie ostatnim okresie 20-letnim w każdym z tych kierunków, czyli praktycznie w każdym kierunku było jedno z fragmentów danego sektora miało bardzo dobre ustawienie frontu domu, ale też okres ósemki, okres 20-letni to jest ogromny rozwój gospodarczy, przecież my w ostatnich 20 latach
po prostu gospodarka na całym świecie rozwijała się fantastycznie. Był tylko pęd w górę i rozwój i bardzo łatwo było zarabiać pieniądze. Natomiast w okresie dziewiątym będzie już to trudniejsze, bo te wykresy są dużo, dużo trudniejsze. Kasia, także poczekaj, ten okres ósemki... Proszę. Momencik. Tak? Bo wspomniałaś o four pillars, cztery pilary. I z tego, co wiem, bo troszeczkę mnie się to tak składa, że ten wykres budynku, to jest jakby taki horoskop urodzeniowy budynku i co my możemy najlepszego z tym zrobić, a te four pillars to jest jakby taki horoskop osobowościowy tej osoby, która przychodzi z różnymi żywiołami, potencjałami na świat i dopiero w relacji jednego z drugim, prawda? Można zobaczyć, jaki będzie wspólny potencjał, czyli w jednym domu komuś będzie inaczej, mimo super feng shui w tym domu i przyjdzie jedna osoba, będzie miała jeszcze lepiej, a druga będzie miała mniej lepiej, bo ma tych potencjałów mniej, czyli to mamy, bo chciałam, żebyśmy o tym też nagrały następnym razem, obiecuję, nie teraz. O tym four pillars, to jest, słuchajcie, niesamowicie interesujące, jak te żywioły na nas wpływają, ile my ich mamy, bo one nam dają potencjały, niesamowite, o tych wszystkich, no Basia już zaczęła mi tłumaczyć troszeczkę, ale mi się przypomniało, to jest jedna rzecz. Drugie, mówiłaś o wejściu do domu i teraz mówi się, tak, to z tego, czego ja się uczyłam, czyli taka no głupia feng shui, głupi taki kurs albo bardzo, bardzo podstawowy, który tak naprawdę może, no niewiele pomoże, ale, no, ale na intuicję mi pomogło, nie? Akurat wtedy, bo ja łączyłam to też ze swoimi obrazami, ale wejście, mówi się, żeby to chi płynęło, nie może być zastawione, a jedni mówią, że jak właśnie złe chi, no to trzeba zastawić tam szafą, żeby jakaś półka stała, lustro odbić. Tak. No i to też trzeba wiedzieć. Widać to jak zastawić. Nie, jeszcze nie, jeszcze raz byś podzieliła. To byś wytłumaczyła, od czego to zależy, czy trzeba na przykład ustawić, nie wiem, tak, żeby nie było prosto wejścia, czy to też jest takie skomplikowane, że trzeba to dobrze wyliczyć, czy już ktoś może sobie to jakoś wyczuć, czy musi na przykład lustro mieć na wprost drzwi wejściowych, czy powinien mieć kawałek szafy, że tak ta energia nie idzie na wprost, tylko tak zakosi, prawda? To jest coś takiego. I ostatni ten okres dwudziestoletni, bo czy to znaczy, że my to feng shui domu powinniśmy robić raz na 20 lat, że to się zmienia, te cykle się zmieniają, czy co 9 lat, czy co 9 miesięcy na przykład? To jest jeszcze bardziej następna skomplikowana historia, w tym sensie, że poczekaj, spróbuję udostępnić. Zastanawiam się, jaki obrazek tu pokazać, bo tak naprawdę w tym pytaniu było już tyle tematów. No. Czy należałoby to na części pierwsze rozłożyć? Bo jedno jedno dotyczy właśnie tych prostych zabezpieczeń w domu, ale może zróbmy tak, że ja przejdę po kolei, bo mam obrazki jako długi PDF i wtedy dojdziemy do. Tak, dojdziemy do momentu. Tak, i jeszcze słuchajcie, gdybym ja nie wychwyciła też wszystkich pytań, to piszcie w komentarzach, jakie pytania, my to będziemy też zbierać, bo no ważne, żeby to było zrozumiałe. Na sam początek no pewnie trzeba tutaj Basia ma ograniczoną pojemność pewnie konsultacji, ale pewnie od tej pory zrobimy też tak, od razu zanim zapomnę, żeby umawiać się na konsultację z Basią przez telefon, ponieważ no każdy telefon to albo pracujesz, albo robisz te wyliczenia, prawda? A jak widzicie, nie można się pomylić. Pomyłka tutaj kosztuje was całe prosperity, związki, wszystko, więc nie można się pomylić, więc jak już to te konsultacje pewnie na e-maila bardziej, żeby się dokładnie umówić i od razu podać podstawowe dane, datę pewnie budynku, tak, kiedy budynek został zbudowany i kierunki, gdzie ma okna i tak dalej, to są takie podstawy, tak, czy coś jeszcze powinni podać, ktoś, kto chce konsultacji? Generalnie to, co powiedziałaś, ja dalej próbuję pokazać mój monitor. Ale udało się, bo miałaś. Tak. Powinno się teraz przełączyć, nie wiem, może tak długo się przełącza. Bo to... Okno tam, gdzie ja jestem, musisz wyeliminować to okienko czarne. Mhm.
jak się ukaże. Teraz, tak. I mamy widzę, na przykład. Dobra, to przejdźmy do tego. Dobrze. I po kolei, dobra. Bo zadałaś bardzo interesujące pytania, tylko ja teraz muszę dopasować. Następnym razem przygotuję luźne obrazki, możemy po nich skakać, będzie wygodniej. Dobra. Ale tutaj jeszcze szybciutko pokażę, jak są na przykład, a tutaj na bazie zwykłych map Google, ponieważ to już jest hala, którą kiedyś, tu jest hala, którą próbuję skonsultować i to już mierzyłam kiedyś kompasem. Teraz sprawdzam to jeszcze w mapach Google, te kierunki, nanosząc znowu tą oś północ-południe i na mapę. I tak osiągamy, tak dostajemy taki schemat budynku i możemy na to nakładać właśnie nasze osie, które, a kolorki robi się wtedy w zależności od tego, kiedy ten budynek był zbudowany i od jego, i od, zależne to jest od jego frontu. Tutaj mamy na przykład nałożone, mamy istniejący budynek, ten obwiedziony czarną, grubą linią na mapie geodezyjnej i tu jest planowany budynek, ja to jest dla planowanego budynku, który jest tu projektowany, nakładam tą mapę właśnie w ten sposób. Frontem w tym wypadku będzie front działki i front tego domu. No i od razu się pokazuje się na tym rysunku kolorowym, jak będzie się układać gwiazda wody, a gwiazda góry. Czekaj, gwiazda czyli wody te pokoje do spania. Gwiazda wody to jest ta energia dzienna, czyli to, co działa w dzień, kiedy jesteśmy aktywni, kiedy nie śpimy. I w pokojach, w których przebywamy w ciągu dnia głównie. I teraz jeżeli mamy budynek, który jest piętrowy i wszystkie sypialnie znajdują się na piętrze, to robimy osobny wykres dla parteru, tylko gwiazdy wody, a osobny wykres dla piętra, gdzie tylko gwiazdy góry pokazujemy. Natomiast mieszkania, które są jednopoziomowe, to po prostu sprawdzamy pokoje, nanosimy tę gwiazdę góry i patrzymy, co się dzieje w pokojach sypialnych. A tam, gdzie przebywamy w ciągu dnia, analizujemy według gwiazdy wody. I tak naprawdę te wszystkie informacje, człowiek, który na przykład chce mieć skonsultowany dom, on nie musi tego wiedzieć. To jest warto dla tych, których to interesuje, tak jak ciebie to interesuje. I tutaj naprawdę trzeba się wykazać inteligencją, elastycznością i dobrą pamięcią, żeby to wszystko pojąć. Ale najczęściej jest tak, że jak się robi taką konsultację, to daje się tylko tej osobie wynik tej konsultacji, tylko mówi, czyli po prostu przekazuje się, gdzie powinno się spać, jak powinno się urządzić dane miejsce, bo potem oczywiście jak dom już po prostu, jak mieszkamy w domu, to możemy zastosować różnego rodzaju takie podkręcacze energii i neutralizacja negatywnej energii i poprzez zastosowanie różnych materiałów i kolorów, a także zastosowanie na przykład naszego złotego kotka chińskiego, o którym mówiłyśmy ostatnio. Zapomniałam poszukać zdjęcia, ale pokażę wam na przykładzie właśnie tego rysunku, gdzie w takim domu ten kotek powinien stać. Mianowicie wśród tych wszystkich tutaj rysuneczków gwiazdy wody, ja zaznaczam zawsze na najbardziej czerwono gwiazda wody 9, która będzie aktywna dopiero od 2024 roku, ale tak naprawdę już teraz przynosi szczęście finansowe, no po prostu większe przychody. I ja to zaznaczam zawsze na czerwono. Także w tym domu, który tutaj będzie miał front od tej strony, ten sektor najbardziej nadaje się do tego, żeby tego kotka postawić. I teraz tak, kotek jest nieprawdopodobnie kiczowaty. Jest po prostu straszny, ale kotek macha cały czas łapką i chodzi tylko o ten ruch, bo ten kotek symbolizuje dla Azjatów jakieś tam szczęście i pieniądze, dla nas to po prostu w większości przypadków kicz, ale postawienie tego kotka nie polega na tym, że my tam jakiś symbol szczęścia stawiamy, tylko wstawiamy coś, co się rusza bez przerwy, ponieważ jak kotek ma bateryjkę, niektóre kotki już są na energię słoneczną, to one cały czas machając łapką powodują, że powstaje ruch w danym sektorze, który potrzebuje ruchu. I czasami jest tak, że w budynkach, które były budowane bez analizy feng shui, a większość jest tak budowanych niestety, to ja tu muszę dygresję wstawić. Ja uważam, że ta metoda powinna być, metody feng shui powinny być uczone na wydziałach architektury. I w Stanach Zjednoczonych, w Anglii są wydziały w niektórych szkołach wyższych, gdzie można się uczyć feng shui, przynajmniej tych bazowych metod. Jeżeli się ktoś tym zainteresuje, to studiuje dalej, oczywiście w Azji, bo w Azji niestety trzeba to studiować. I to, bo to jest metoda, która by pozwalała budować tak, żeby byli po prostu szczęśliwsi, żeby lepiej się im mieszkało w takich budynkach i przede wszystkim byli zdrowi,
bo my możemy, mając tą wiedzę, możemy unikać chorób przez to, że sprawdzamy nasze miejsce spania i przede wszystkim planujemy pokój w miejscu, które jest dla nas dobre energetycznie. Unikamy miejsc zaznaczonych na szaro, czarno, czyli tych niebezpiecznych i po prostu wtedy jesteśmy o wiele bardziej zdrowi. Tylko ponieważ na to wszystko potem nakładamy jeszcze gwiazdy roczne i miesięczne, to raz na 9 miesięcy czy raz na 9 lat i tak na nasze miejsce spania, choćby było w najlepszym sektorze, przyjdzie ta energia niekorzystna. Tylko że jeżeli śpimy w sektorze dobrym i jesteśmy generalnie zdrowi, to może się pojawić jakaś choroba, ale ona też może samoczynnie zniknąć po roku. Także gdyby ludzie mieli taką wiedzę, to by nie chodzili do lekarzy. Tak, dokładnie, bo ja uważam, że to powinno być w szkole podstawowej już taki wstęp, a w liceum to część dalsza i potem jak już ktoś chce bardzo, to powinniśmy wiedzieć te rzeczy, naprawdę. Może tych wyliczeń to rzeczywiście lepiej mieć te linki, które może podasz nam, gdzie to powyliczać, ale nawet wtedy trzeba ze specjalistą się skonsultować, no. Ale przychodzi mi do głowy, że jeżeli ktoś ma to wyliczone, już mam taką konsultację swojego mieszkania czy domu, a sporo ludzi narzeka też na broń soniczną, na różne inne atrakcje ze strony różnych organizacji czy rozpylania, że to też wtedy może pomóc, że mimo tego, co dzieje się na zewnątrz, że ta przestrzeń tego domu, czy też jak szamani na przykład twierdzą, że dom, który powstał, on ma duszę, jest jakby duch tego domu, że my, czy ten duch domu, przez to, że my tam mieszkamy, jesteśmy no, zgrani z tą energią przez nasze potencjały, bo to jest dostosowane do nas też według tego feng shui, to mamy większą obronę, ochronę przeciwko tym, co się dzieje na zewnątrz, prawda? Czy można taki wniosek wysnuć? Tak. Oczywiście, że można, tylko do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, z czego nasz dom jest zbudowany. Bo jeżeli połączymy to, ja pokazałam ten zestawienie tych wszystkich tematów na początku, bo to holistyczne projektowanie polega na tym, że budujemy dom w zdrowym miejscu. Jeżeli miejsce jest nie za dobre, to próbujemy go uzdrowić. Taką metodą na przykład jest budowanie kopuł, ponieważ okrągły kształt wszędzie generuje po prostu specyficzną energię i podnosi wibracje. Możemy też kwadratowy dom w jakimś po prostu połączyć z okrągłymi formami, ale następną rzeczą oprócz feng shui, które zajmuje się energiami, które płyną po powierzchni ziemi, to chi, które krąży w jonosferze, to mamy jeszcze taką sprawę dotyczącą materiału, z którego dom budujemy. Jeżeli używamy naturalnych materiałów typu glina, typu tak zwany beton konopny, czyli hemcrete, czyli wapno hydrauliczne z konopiami, to my powodujemy, że wszelkie wpływy są minimalizowane, ponieważ są to tak zwane, jak to Dan Winter nazywa, fraktalne materiały, które zmieniają po prostu jakość powietrza w środku, minimalizują jakiekolwiek promieniowanie, tylko nasz dach musi wtedy być tak zaizolowany. I oprócz tego można jeszcze się ratować kształtem. Także tych jakby zakres możliwości, w których my możemy zneutralizować wszelkie negatywne wpływy w budynku, jest nieprawdopodobnie duży. Tylko tego jest dużo i wiadomo, że nie każdy wszystko jest w stanie zastosować. To feng shui jest może najtrudniejsze w tych domach, które już istnieją, bo trzeba by dużo wprowadzać, niestety. Ale mając na przykład takie coś jak tyn gliniany, to możemy, mając na przykład dom, który stoi w miejscu w środku miast, prawda, gdzie są te wpływy energetyczne, czy ruchu ulicznego, czy po prostu nadajników jakichkolwiek. Wiesz, prawda, tak. To na przykład zastosowanie na jednej ścianie, która jest może najbardziej atakowana tą energią tynku glinianego, bardzo już powoduje dużą neutralizację. Także to jest jakby pomysł na to, żeby się chronić się w domu. Oczywiście możemy też używać różnego rodzaju gadżetów, które są robione właśnie w dzisiejszych czasach. A czy te organity na przykład moi słuchacze ten temat znają na pewno. Tak. Na przykład czy te organity przy budowaniu można jakby wmurować, wbudować, czy to ma sens? Tak, ja tego nigdy nie stosowałam, bo ja używam innych metod, ale oczywiście na pewno można, tylko to trzeba by się radiestezyjnie sprawdzić, z której strony jest to konieczne
i jak to działa, prawda? Bo to są po prostu różnego rodzaju zawirowania mające swoją polaryzację, czyli minusy, plusy, różnego rodzaju się tworzą pola przy tym, czy to rusy energetyczne, i to trzeba tak delikatnie wyważyć i robić to po prostu z wiedzą radiestezyjną. Ale jeżeli ktoś mieszka w starych budynkach, na przykład w kamienicach, chociażby takich budowanych na początku XX wieku, czy nawet w połowie XX wieku, to w większości przypadków te cegły były wszystkie kładzione spolaryzowane, bo każdy murarz, który jeszcze może teraz już, nie wiem, czy teraz jest to gdziekolwiek stosowane, ale dawniej każdy porządny murarz po prostu uderzał młotkiem w cegłę i przez to ją polaryzował. Więc w takich budynkach z natury rzeczy powstaje już bardzo zbalansowana energia, bo tworzymy po prostu minus plus. Mhm. I też w starych kamienicach, ja do tej pory wiem, że stoją w Krakowie kamienice, bo byłam przy jakichś rozbiórkach czy remontach często, gdzie na przykład stropy są wykonane, wypełnione trzciną, wapnem, wełną owczą. I to są wspaniałe materiały, które po prostu oddzielają nas od tych wszystkich negatywnych wpływów, czyli pasma promieniowań. A zarazem tworzą bardzo dobry klimat wewnętrzny. I to tym się zajmuje właśnie biologia budowlana, to czego ja się uczyłam w Holandii. W Polsce wiem, że istniała kiedyś katedra biologii budowlanej, ale nie wiem, czy jeszcze istnieje. To była jedna malutka katedra na Politechnice w Warszawie, ale generalnie temat jest zupełnie w Polsce nieznany i mało kto się na tym zna. A to jest ogromna wiedza, która istnieje od lat 30. Wtedy przynajmniej to było udokumentowane, pozbierane razem i w krajach niemieckojęzycznych bardzo praktykowane. Także można się tego właśnie w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii uczyć i jest to ciągle brane pod uwagę i bardzo poważnie traktowane. Więc jeżeli ja miewam w Polsce argumenty, że się bzdurami zajmuję, to ja mówię, proszę spojrzeć do źródeł szwajcarskich i niemieckich, bo w latach 30. było to świetnie rozwinięte i działało. I w dzisiejszych czasach w Holandii, w Belgii, w tych klubach zajmujących się zdrowym budownictwem jest to bardzo praktykowane i używane. Także jest to ogromna wiedza, która zajmuje się po prostu jakością środowiska zbudowanego, a feng shui, ponieważ zaczęło być znane w latach 80., 90. dopiero, jakby zostało do tego dołączone. Dobra, ja mam mega pytanie, bo widzisz, większość ludzi, mówię o większości, bo to są elity, które mają jakieś tam właśnie, zatrudniają najlepszych konsultantów feng shui i budują właśnie, no cały czas się bogacą, tak? Czy mają cały czas korporacje, banki i najlepsze możliwości wyliczenia feng shui. Taki przeciętny człowiek jest zamknięty w pudełku wieżowcu i teraz kwestia jest taka, że gdyby chciał się właśnie czy pobudować, czy zmienić to mieszkanie, czy nawet gdzieś właśnie stworzyć te domy kopułowe, czy w momencie, w którym jest, bo to też się przekłada na pewną mentalność tych ludzi, którzy żyją w tych boksach, czy nawet tych sąsiadów odczuwają, niektórzy, którzy są bardzo też wyczuleni. Jak ustawić to feng shui, jeśli się da, czy jest jakaś prostsza metoda, bez liczenia, taka na dzień dobry, którą możesz podać, żeby na przykład pomogło tym ludziom znaleźć drogę, by znaleźli lepsze lokum. No bo tego boksu, no o ile, nie wiem na ile da się zmienić jakieś takie pudełko w wieżowcu, tak niektórzy mieszkają, prawda? Znaczy większość z nas mieszka w jakichś tam wieżowcach czy budynkach łączonych, no chociaż już jak jest mniej tych ludzi, mniej tych sąsiadów, to też inne poczucie jest, prawda? Nie wiem, czy większość z was zauważyła, że inaczej się mieszka w wieżowcu, gdzie jest nie wiem ile tam pięter, no a inaczej, kiedy tam, nie wiem, są trzy piętra, nie? Albo... Tak. I zdecydowanie centra starych miast mają... Większość tych budynków i kamienic, o ile nie była gruntownie remontowana i brutalnie remontowana, bo ja nazywam brutalnym remontowaniem robienie wszędzie wylewek ze zbrojeniem stalowym, to mają całkiem fajną energię i bardzo czasami są dobrze ustawione. Na przykład budynki z lat 30. one wyjątkowo mają dobre układy tej wędrującej gwiazdy i na przykład w dzisiejszych czasach ludzie, którzy tam mieszkają, też im łatwiej żyć, jeżeli dobrze dobiorą miejsca spania do tego wszystkiego. Mhm. A propos tego, co mówisz teraz, ja przygotowałam po prostu analizę taką szybką małego mieszkania w dużym kompleksie, w nowym bloku, który dopiero powstaje. I pokażę, jak robię tą analizę i ta analiza wędrującej gwiazdy jest rzeczywiście trudna, ale pokażę tu jeszcze raz, na czym to polega.
Natomiast pokażę też, w jaki sposób bardzo łatwo możemy sobie z tymi podstawowymi informacjami dotyczącymi tego łatwego feng shui pomóc. Więc najpierw szybko pokazuję, jak analizuje się takie mieszkanie w bloku. To jest budynek, który powstaje w Krakowie i front tego całego kompleksu, czyli takie kilkupiętrowe bloki są ustawione w podkowe. Natomiast ich front, z powodu tego, że tu jest ruchliwa ulica, jest zdecydowanie od kierunku północnego. Mhm. I po wyliczeniu tej wędrującej gwiazdy nakładam najpierw ten schemat na cały ten jakby kompleks, po to, żeby wiedzieć, w której części tego bloku znajduje się to mieszkanie analizowane. I tutaj mamy kolor niebieski, który pokazuje, że gwiazda wody w tym miejscu to dotyczy, to jest tak zwane 6 metal, czyli to jest tak zwana gwiazda, czy ta gwiazda wody, która jest neutralna i należy do tych korzystnych, ale ona była aktywna w latach 60. Teraz już nie jest aktywna, a więc może mieć swoje negatywne aspekty i pozytywne. I teraz od tego, jak sobie to mieszkanie urządzimy, będzie zależało, jak się tym ludziom będzie mieszkało w tym miejscu. I pozytywny aspekt tej gwiazdy wody to jest na przykład wysoki autorytet, poważanie wśród ludzi, czyli dobra, jak to inaczej nazwać? Nieważne. Autorytet, poważanie u ludzi, natomiast negatywny aspekt to mogą być problemy prawne. Ale wiedząc to, możemy po prostu zastosować remedium. A na metal 6 najlepiej będzie działało remedium wody, czy wody i roślin. Czyli po prostu mając coś takiego, wiemy, że w całym tym mieszkaniu elementy wody i elementy drewna, czyli rośliny, będą bardzo wskazane. I to jest jakby pierwsza wskazówka. To jest bardzo łatwe do zastosowania z reguły. Oczywiście rośliny powinny być tam, gdzie są okna. Ale teraz nakładając te gwiazdy góry, przepraszam, ten schemat gwiazdy wody na to mieszkanie, widzimy już, jak się w tym mieszkaniu to rozkłada. Mhm. I tutaj pojawia się taki problem, że to mieszkanie ma tak zwaną brakującą część. Ono nie ma, bo wszystkie najlepsze domy i mieszkania powinny być po prostu regularne, czyli albo kwadratowe, prostokątne czy okrągłe. Faktycznie. Tutaj to jest ta część, która... Tak. Tak, jest to brakująca część, ale to zaraz... I teraz pierwsza wskazówka przy takich, w takiej sytuacji to jest to, że tam, gdzie się da, stosujemy lustra. One są tu zaznaczone na niebiesko, ale oczywiście nie wszędzie się da lustra postawić, bo gdzieś są meble, tylko tu jest po prostu pokazane w ten sposób, że gdzie możemy, to te lustra stosujemy, bo to nam po prostu stwarza taką złudę przestrzeni. Klasyczne feng shui w ogóle nie dotyka takiego tematu, bo to jest to new age feng shui łatwe, ale to naprawdę działa. To jest po prostu psychologia przestrzeni. Że my w momencie, kiedy mamy w domu coś takiego jak łazienka, która też zawsze odprowadza energię i zawsze, gdzie byśmy jej nie dali, to będzie na jakiś aspekt życia źle działała, to próbujemy to lustrami schować. I każdy dobry mistrz feng shui prawdziwy powie wam, że to włosy z głowy sobie wyrywa, bo to nie o lustrach trzeba mówić, ale ja z doświadczenia wiem, jak to działa, widzę, jakie to ma dobre skutki, jak to robimy. I używa się tego powszechnie właśnie w dużych korporacjach, w sytuacjach, gdzie musimy coś poprawić w danej przestrzeni, czy zakamuflować. Także te lustra są wszędzie zawsze dobre. Najlepiej, jak są duże lustra wklejane, bo one rzeczywiście tą złudę przestrzeni robią i nie widzimy wtedy pewnych, po prostu poszerza się przestrzeń optycznie. Ale mówisz o łazience, powiedziałaś o tej łazience, czyli co, tam też lustra, że one co, odbijają tą oddawaną energię, czy raczej nie? Na zewnątrz. Nie, to nie chodzi właściwie o odbijanie, tylko to chodzi o takie jakby przesłonięcie tej łazienki w tym sensie, że jak mamy gdzieś duże lustro przyklejone na ścianie, to wygląda jak poszerzenie przestrzeni i jakby nie... Podświadomie nie odbieramy tego, że tam jest łazienka na przykład. Takie po prostu jakby złudzenie optyczne. Że lustro, czyli te lustra tej łazience są dobre. Tak, na ścianach łazienki wewnętrznej. A wewnątrz łazienki im więcej czerwonego koloru, tym lepiej. Jeżeli zupełnie nie znosimy czerwonego koloru w łazience, to po prostu stawiamy dużo świeczek. Także też ryzyko zapalenia w łazience zawsze mniejsze. Dlaczego czerwony w łazience? Chodzi o energię elementu ognia. Dlatego, że w łazience zawsze znajduje się, także częściowo w kuchni, ale w łazience najbardziej znajduje się najwięcej odpływów wody.
I dawniej budowano domy w ten sposób, żeby wszystkie łaźnie, nawet wszystkie rzeczy, wszystkie miejsca, w których używa się wody, zwłaszcza brudnej wody, żeby znajdowały się poza obrębem domu. W Chinach nawet potem chyba w XIX wieku tak budowano domy, że ta łazienka była jakby doklejona do domu. Stanowiła, nie była jakby w obwodzie tego głównego obrysu domu. Ponieważ w dzisiejszych czasach te łazienki są wszędzie, oczywiście wewnątrz mieszkania, to zawsze mogą nam wpływać niekorzystnie na jakiś aspekt dotyczący właśnie tego powiązania różnych kierunków świata z różnymi członkami rodziny, a także z różnymi aspektami życia. I to i w klasycznym feng shui kompasu też się tego używa w pewnym sensie, bo to jest w tych schematach późniejszego i wcześniejszego nieba, to jest taka jakby ta baza wiedzy feng shui, jest to po prostu inaczej. Ja może przejdę do Bagua i pokażę, o co chodzi. Mhm. Tylko muszę przejść przez wszystkie obrazki. Czyli tam, gdzie jest łazienka, to jest ten podstawowy wykrył. Nie dotyczy zlewu, tak? W kuchni nie, tylko łazienka. Chodzi o to, że dla nas każdy budynek, my w momencie, jak... Nie, chodzi o to, że pewne dla człowieka podświadomie różne kierunki świata albo różne kierunki mieszkania, bo mamy na to dwie metody, wiążą się z różnymi aspektami życia. I jeżeli to analizujemy pod kątem kierunku świata, to... Bo to wszystko jest powiązane też z I Chingiem, z po prostu tą zmianą energii w przyrodzie, z polaryzacją energetyczną. I tutaj mamy takie złożone razem ten efekt tego schematu Bagua i schema I Ching, czyli Yin Yang, czyli polaryzacji energetycznej razem w jeden rysunek. I on pokazuje, czym się charakteryzuje każdy element. I woda, element powietrza jest często związany z północą. Dotyczy koloru czarnego, niebieskiego. I jako aspekt życia jest związany z karierą, na przykład północny zachód jest powiązany z naszym potencjałem, wykorzystaniem wiedzy, z rozwojem duchowym. Jeśli chodzi o części ciała, to jest to często bardzo dotyczy to rąk. Kolory, to przykład w przypadku tego północnego wschodu, te kolory to są bardzo umowne, bo to różnie można to traktować, ale na przykład kierunek wschodni jest powiązany z energią drewna, więc tam kolory, które są dla tego miejsca dobre i z nim związane, to jest kolor wszelkiego odcienia zielonego. Ale jako aspekt życia dotyczy przeszłości i dotyczy rodziny. Z kolei zachód dotyczy przyszłości, dzieci i własnej kreatywności i planowania życia, a jest powiązany z elementem metalu. Dobra, pytanie. I za chwilę powiem, to możemy bardzo łatwo... Ten aspekt dotyczący właśnie związany ze wschodem i zachodem możemy bardzo fajnie wykorzystać w łatwy sposób w mieszkaniu. Tylko jeszcze skończę te podstawowe kierunki. Jeżeli ktoś się interesował feng shui, to wszyscy to na pewno już czytali i znają i stosują pewnie niektórzy. Tak. Że kierunek południowo-wschodni jest powiązany z finansami i z tak zwanym bogactwem, a kierunek południowy z sukcesami, ze sławą i to jest element, kierunek południowo-wschodni to jest też element drewna, a kierunek południowy to jest element ognia, natomiast południowy zachód to jest element ziemi, tak jak środek domu i północny zachód i on jest powiązany z aspektem matki w rodzinie, kobiety w domu, związki, małżeństwo i tak dalej. Z kolei ojciec jest reprezentowany przez kierunek północno-zachodni. W związku z tym, jeżeli mamy w domu taką sytuację, że nasze mieszkanie łatwo się da tak podzielić na takie sektory i możemy sobie zastosować remedia, to możemy, to jest na przykład taki schemat Bagua, który jeżeli nałożymy go wzdłuż osi północ-południe, to na przykład jeżeli mamy brakujące części w mieszkaniu, to możemy sprawdzić, czy rzeczywiście w tym aspekcie życia nie odczuwamy jakiegoś problemu. Czyli jeżeli mamy brakującą część od na przykład północnego wschodu, to czy na pewno wykorzystujemy nasz cały potencjał w życiu? Czy na przykład jesteśmy wykształceni, a mamy pracę, która jest poniżej naszych możliwości? Tak się to może przejawiać. Z kolei jeśli na przykład w mieszkaniu brakuje części północno-zachodniej, to bardzo często w takich mieszkaniach dochodzi do rozwodów i na przykład mężczyzna odchodzi z domu, zostaje kobieta. Z kolei jeśli brakuje sektora południowo-zachodniego, to na przykład związek się rozpada. Jeżeli są z kolei dodane części, to też potem jest to bardzo interpretowane już indywidualnie. Także a co jeśli na przykład to są takie znaczenia,
Łazienka jest na południu, na przykład. Bo tam jest ten ogień, spowodować... Tak, tam jest ogień. Jeżeli łazienka jest na południu, to odpływ wody w tym miejscu może powodować to, że nie możemy osiągnąć sukcesu w tym, co robimy, albo sukcesu finansowego. I dlatego też te wszystkie takie proste zasady tej psychologii przestrzeni polegają na tym, że próbujemy tą łazienkę jak najbardziej zakamuflować. I to jest właśnie to, co każdy sobie może zrobić w mieszkaniu. A jeszcze na dodatek, w mieszkaniach w Polsce, ja zaraz przejdę do tego przykładu. Poczekaj, a może jeszcze wrócimy do tego, bo tutaj chyba więcej pytań by było, wiesz. Co na przykład, jeśli ktoś ma nie w swoim kierunku, nie wiem, sypialnię i tylko tam może spać, nie wiem, tam z tych kierunków, powiedzmy, zachodu. No to też można szukać, można jakichś remediów szukać, ale najlepiej kierunek spania znajdować z tej wędrującej gwiazdy, bo owszem, jest ta metoda, do którą ja mówiłam już poprzednio, że Raymond Loew, który jest jednym z czterech żyjących mistrzów głównych feng shui, on uważa, że te metody to jest po prostu niekoniecznie się naprawdę sprawdzają, bo to znaczy ewentualnie jeszcze może kierunki indywidualne dla człowieka, ale jeśli chodzi o budynek, to tak naprawdę wędrująca gwiazda jest absolutnie dominującą, dlatego że to są cykle fizycznie się dziejące w naszej jonosferze, w przyrodzie, są to wyładowania delikatne, elektrostatyczne czy pola torsyjne, to jest po prostu krążąca ciągle energia i to działa absolutnie cyklicznie, bardzo precyzyjnie. I kalendarz chiński pokazuje działanie tej energii z dokładnością do kilku godzin czy minut. W związku z tym to jest naprawdę działające zawsze, to jest matematyczna metoda wyliczania, jak to ci działa na dany budynek, tylko musimy bardzo dokładnie zmierzyć ten budynek kompasem, musimy znać jego kierunek i czas powstania i wtedy możemy analizować. Tak. Tylko, że to jest metoda o tyle trudniejsza, że ktoś musi nam pomóc, bo jest to nigdy trudno zrobić. No i można się pomylić. No i widzisz, i tutaj naprawdę jest, od razu pojawia się masa pytań, bo zaczęłaś o tym mówić, właśnie co się dzieje, jak jest jakiś brak, albo nie jest to korzystny kierunek według tych wyliczeń, czyli no tam ja wzięłam na przykład południowy, ale to może być każdy, prawda, czy na przykład zachodni, czy inny i w którym tutaj właśnie usiąść, siedzieć i którego brakuje, bo na przykład jak komuś brakuje tego południowego, że nie ma w mieszkaniu, no to czy są takie remedia, które mu to zapewnią, prawda? Ja w tej chwili przygotowuję taki e-book dotyczący właśnie stosowania tych metod w bardzo prosty sposób, ale myślę, że w handlu jest sporo książek dostępnych, które o tej metodzie mówią, one już były wydawane od lat 80. Natomiast jak to stosować, to myślę, że jak ktoś bardziej chce się w to wgłębiać, to ja myślę, że może uda się w ciągu tygodnia, dwóch skończyć ten e-book i on będzie dostępny na mojej stronie. Natomiast to, co w tej chwili mówię, jeżeli ktoś sobie radzi z takim jakby... ja spotkałam się bardzo często, bardzo wiele razy z kobietami, które mają taką intuicję, że co parę miesięcy w ogóle przestawiają meble w mieszkaniu, bo czują, że potrzebują i zmieniają miejsca spania nieustająco, bo po prostu ludzie są wrażliwi na tą energię. I tak. Myślę, że nasi przodkowie byli bardzo wrażliwi. W dzisiejszych czasach to trochę sporo kobiet ma taką intuicję i doskonale sobie z tym radzi. Także to nie jest tak, że to jest tylko dla wybranych, którzy umieją to policzyć. Bo jeżeli mamy intuicję, to wybieramy po prostu bardzo i domy, które mają dobry układ energetyczny, tą mapę energetyczną, a jeszcze na dodatek tak poprzestawiamy meble, łóżko, nie wiem, zmieniamy pokoje, że jesteśmy w stanie wykorzystać te korzystne energie. Także to nie jest tak, że to jest tylko dla wybrańców, którzy potrafią to policzyć. Więc to też intuicja jest bardzo ważna w tym wypadku. Tylko mówię, ponieważ w Polsce takich mieszkań jest budowanych bardzo wiele, nie tylko w Polsce, tak, wszędzie. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, która jest niefajna, mianowicie to, że jak wchodzimy do domu, to widzimy drzwi łazienki. I dlatego ja o tych lustrach opowiadam, bo to jest taki właśnie wchodzenie ja mówię teraz o psychologii przestrzeni, ja nie mówię o feng shui i kompasu tym trudnym, mówię o tych łatwych rzeczach. Takie wchodzenie, otwieramy drzwi i widzimy od razu łazienkę, to też w jakiś sposób dla podświadomości może mieć wpływ niekorzystny na to, że nie za łatwo osiągamy sukcesy mimo ciężkiej pracy.
Więc tutaj są te lustra i to użycie koloru czerwonego i wieszanie jakichś gadżetów, dużych lamp czy dużych, takich, powieszenie czegokolwiek pomiędzy drzwiami a wejściowymi, a drzwiami do łazienki w tym miejscu spowoduje, że też jakby zablokujemy to chi. Bo to jest to chi wpływające do mieszkania i ono i po prostu tak jakby ruch powietrza i otwieramy okna i drzwi, to czujemy jak przeciąg po prostu krąży po domu. To jest po prostu to krążenie tych mas powietrza naładowanych elektrycznie w naszym mieszkaniu. Jeżeli pojawiają się przeszkody, no to oczywiście ten powietrze zakręca, tak? Już nie będę się rozpraszać. W każdym razie to są te właśnie bardzo proste metody, którymi każdy, nie znając feng shui, może się posługiwać. Tutaj na przykład też występuje takie coś jak ten ostry narożnik skierowany w kierunku drzwi do pokoju sypialnego, więc gdyby na przykład na tym narożniku nakleić lustra, to one po prostu zminimalizują efekt tego narożnika i będą w ogóle wyglądać jak, przechodząc koło takiego miejsca, widzimy odbijającą się w lustrze przestrzeń, przez to wydaje się to dużo szersze. Także ja mam zdjęcia z takich różnych, mogę przygotować dla Ciebie takie zdjęcia z różnych konsultacji, z różnych domów, gdzie konsultowałam i po prostu zalecałam ludziom tego typu rozwiązania, jak to właśnie wygląda, jak niesamowicie zmienia się od razu w takim mieszkaniu przestrzeń i doświadczenie przestrzeni, prawda? To co dla naszej świadomości jest ważne. Ja myślę, że to będzie ogromną inspiracją, co można zrobić, że to też poszerzy nam jeszcze możliwości wyobraźni, co możemy zrobić, żeby nam to jak najbardziej służyło. No dobra, mam tutaj 1000 pytań, ale spokojnie, tak jak mówię, żebyście też pisali pytania, to co chcecie wiedzieć. Ja już wiem, że ja sama tego nie wykonam, nie zrobię tego. Tutaj specjalistka jest jak najbardziej potrzebna, ale takie właśnie proste metody, tak jak mówiłaś, że ten ogień, a na przykład teraz mi się przypomina, że też no, z racji tych olejków ludzie kupują ostatnio dyfuzory właśnie do powietrza, że ta woda się leje i ta woda też nie jest wskazana w niektórych kierunkach. Czy możesz powiedzieć, czy to tak jest? Czy to bez wyliczania tego wszystkiego są takie rejony, gdzie ta woda nie jest skazana i gdzie ta woda, czy fontanna, prawda? Niektórzy fontannę kupują. Tak, to fontanny, woda to jest cała ogromna jakby wiedza w różnych metodach feng shui stosowana i woda na zewnątrz domu ma największy w sumie wpływ na to, co się dzieje w finansach. I to jest taka metoda wodnego smoka, gdzie to w sumie się z pewnych formuł wylicza. Ona jest dość skomplikowana, bo wyliczamy po prostu miejsca, w których woda może się znaleźć, ale na przykład jest takim pięknym przykładem, jest jak zostało w zakazanym mieście w Pekinie, w Pałacu Cesarskim zaprojektowane były po prostu kanały wykopano, które powodowały, że woda wpływała i wypływała w odpowiednich sektorach, patrząc od środka. Zawsze właśnie w tych metodach feng shui jest środek domu czy środek kompleksu budynków jest naszym punktem wyjściowym i patrząc ze środka po prostu w różnych miejscach umieszczamy różne remedia czy wzmacniacze czy po prostu coś, co neutralizuje. Ale co do wody, zwłaszcza takiej wody poruszającej się, czyli małe fontanny, czy właśnie coś takiego, co ciągle wydaje dźwięk, albo jest ta woda płynąca, tak, trzeba bardzo ostrożnie umieszczać, bo to tak naprawdę powinno się znaleźć tylko i wyłącznie w tych sektorach korzystnych. Jeżeli taki dyfuzor wstawimy w mieszkaniu do sektora, gdzie ta gwiazda wody jest bardzo niekorzystna, to możemy niepotrzebnie zwiększyć jakby ilość przy niemiłych wydarzeń, które się nam w życiu pojawiają. Mhm. I tutaj właśnie to feng shui polega na dobrej obserwacji tego, co się dzieje. Także ja miewałam nieraz takie przypadki, jeżeli robiłam konsultację komuś, kto powiedzmy małżeństwo i żona była absolutnie zdecydowana na feng shui, a mąż był bardzo sceptyczny, to na przykład po konsultacji zaczynały zachodzić jakieś bardzo intensywne zmiany czy bardzo duże zmiany na korzystne, to zdarzało się na przykład, że dana osoba, powiedzmy ten mąż, mówił wtedy,
Ależ przecież, bo to się zdarzyło dlatego, że wydarzyło się coś takiego, że i tak się musiało wydarzyć, więc po prostu można każde, wszystko, co się nam zdarza w życiu, jeżeli umiemy powiązać różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje w życiu, to widać, jaka jest konsekwencja. I w przypadku feng shui mówi się, że tak jak nasze chi przez meridiany, ja na przykład jak wchodzę do jakiegoś, powiedzmy, budynku biurowego, gdzie ludzie pracują, i jest jakieś miejsce, mówi mi ktoś, że ten pracownik pracuje fatalnie, to jeżeli od razu nie widzę, co jest przyczyną tej złej pracy danego człowieka, to siadam na danym miejscu i mniej więcej po 21 minut przepływ chi przez meridiany trwa z chińskiej medycyny, to czuję dokładnie wszystkie schorzenia, jakie ma ten człowiek, który siedzi w danym fotelu. I często bardzo ludzie siedzący w tak zwanym przeciągu, jak to nasze babcie nazywały, czyli między drzwiami a oknem, nie mogą dobrze pracować, ponieważ oni mają tak intensywny przepływ chi, że po prostu nie mogą się skupić. I to czasami zaczyna też wpływać na to, że zaczynają chorować. Także, przepraszam. Także to jest bardzo wskazówka. Tak. Tak, czyli nie siadamy na linii drzwi okno, uważamy na to, żeby mieć, jak śpimy, czy jak siedzimy, ścianę za plecami. To jest taki też podstawowy błąd, jak ludzie urządzają pokoje dla dzieci. Dzieci z biurkiem zwróconym do okna, krzesłem do drzwi wejściowych, tak, a potem tak, dziecko nie pracuje przy biurku, tylko pracuje na łóżku, bo mu jest o wiele wygodniej się schować, tak, w kącie i mieć tam po prostu swój kącik bezpieczny, bo to chodzi o bezpieczeństwo, nie? Tak, ale ja muszę jeszcze skończyć omawiać ten rysunek, bo to jest to, co tak zwane łatwe feng shui tej religii Bon, które jest tą psychologią przestrzeni, i to jest łatwo bardzo zastosować samemu, bo ono po prostu, tylko że tutaj jest jedna trudność, że można nakładać tą analizę jakby w dwojaki sposób. I jeden ze sposobów to jest po prostu powiązanie tych aspektów życia, to jest też powiązane z prawdziwym feng shui kompasu, że nakładamy to wzdłuż osi północ-południe, czyli południe będzie, tak jak pokazywałam na tym schemacie Baguła, powiązane z tymi sukcesami i sławą, wschód będzie z przeszłością i przodkami powiązany, zachód z przyszłością i dziećmi, a na przykład północ z karierą. I teraz na to mieszkanie, które pokazywałam przed chwilą, już mamy nałożony ten schemat i teraz, mając taki schemat nałożony, możemy zobaczyć, czego na przykład jeżeli ludzie wprowadzą się do tego mieszkania, to mogą, jeżeli nie zrobią żadnych zabezpieczeń, to mogą odczuwać problemy finansowe po wprowadzeniu, i to się nie dzieje od razu, to się zaczyna dziać po jakimś czasie i tak delikatnie, ale mając taką wiedzę, że mamy tutaj dużą brakującą część w tej części domu, to po prostu przy po prostu urządzaniu mieszkania można zastosować lustra i jeszcze jakieś inne dodatkowe remedia, i wtedy zminimalizować po prostu ten problem. Mhm. A przy tym wykorzystać wędrującą gwiazdę i w sektorach, które są bardzo korzystne, postawić coś ruchomego, na przykład naszego kotka złotego z łapką. I wtedy napędzamy te pieniądze, bo aktywujemy ten sektor korzystny, a po prostu w formie tego mieszkania próbujemy neutralizować po prostu tą brakującą część. Tylko że tu jeszcze szybko pokażę następny rysunek, bo według tej metody, która była w latach 80. pokazywana w książkach, właśnie ta prosta, to nakładano ten schemat Baguła od północy, muszę poszukać. O tak, tu jest ten właściwy rysunek. I to jest ta analiza mieszkania według tej takiej, nie wiem, jak się to nazywało nawet, ale to jest to łatwe feng shui, że układamy Baguła, że analizujemy nasze mieszkanie patrząc od wejścia. Tu akurat w tym wypadku jest to w miarę proste, bo odwracamy to do góry nogami, a najprościej jest po prostu analizować mieszkania, do których wejście jest od północy, dlatego że wtedy się nakładają te obie metody na siebie. I tutaj, jeżeli tak przeanalizujemy, to pokazuje się, że brakująca część jest w tej części, która dotyczy mężczyzny w domu, ale też trochę przyszłości dzieci i pomocnych ludzi. Tak, to jest tak zwany sektor pomocnych ludzi. Mhm. Więc czyli też tutaj te lustra i jeszcze...
Czyli te lustra powinny pomóc, jeszcze można inne stosować różne triki, ale to już za dużo by opowiadać i to się raczej już konkretnie dla danego mieszkania przygotowuje taką całą serię jakby zastosowań, ale tutaj też na pewno ten czerwony, znaczy czerwony kolor to jest umowny, bo w ogóle wprowadzając element ziemi czy element drewna i element ognia do łazienki, to już ją neutralizujemy. I to na przykład, jeżeli absolutnie nie znosimy czerwonego koloru, mogą to być po prostu świece w dużej ilości, bo to one też reprezentują element ognia. Ale one muszą się to palić, są takie triki, mogą które się nie działają. palić. No raczej, No raczej bo nie wiesz, mogą jak się palić cały powiem czas, świeca. bo wiem. Tak, łazienka by I była w ludzie będą parafinie, palić to całą noc, cały dzień. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, to wiesz, one po prostu mogą stać tam, tak? Tak, dokładnie mogą stać, Dobrze. bo one się i tak będą kojarzyć z ogniem, prawda? W Więc czerwonym tak, ale ja świecie. też bardzo. Rozumiem. Ale czerwony kolor to mogą też być ręczniki, szlafrok, nie wiem co jeszcze, dywanik w łazience, także można Tak. najprościej jest malować sufit na czerwono. Także przygotuję Wam praktyczne po prostu zdjęcia z realizacji, następnym razem pokażę, bo jest Fantastycznie. to bardzo ciekawie rozwiązywane. Tak. Także to jest to, co można. Aha, i teraz to jeszcze przepraszam, bo jeszcze dalej Bardzo dobrze. odpowiadam na Twoje pytania i mam Tak, jeszcze jeden obrazek do staram pokazania, się mianowicie nie zadawać więcej, jak żeby. wykorzystać właśnie tą wiedzę. I teraz i to dotyczy troszeczkę takiego, ja to nazywam programowaniem przyszłości. I też jeżeli ktoś kiedyś robił sobie mapę The Secret, naszą mapę życzeń na najbliższe lata czy miesiące, to też dotyczy to, ja wiem, że to dużo lepiej działa, jeżeli wykorzystujemy właśnie te kierunki. To jest troszeczkę związane z neurolingwistycznym programowaniem, że jeżeli mamy jakieś plany, to bardzo dobrze zrobić sobie z nich taki kolaż z obrazków i powiesić go po prawej stronie. I tutaj znowu możemy zastosować tę metodę na dwa sposoby, czyli albo wykorzystujemy wschód i zachód, bo przeszłość to jest wschód, a przyszłość to jest zachód. I jeżeli wiemy w mieszkaniu, gdzie mamy ścianę wschodnią, gdzie mamy zachodnią, możemy to zrobić także w pokoju dziennym. Nie musimy tego robić na planie całego mieszkania. Można równie dobrze zrobić to w jednym pokoju, jeżeli mamy pokój, w jednym pokoju mieszkamy. I szukamy takiej ściany, na której da się powiesić różne rzeczy i zawsze bardzo wskazane jest powieszenie zdjęć związanych z naszą przeszłością, czyli jakieś dyplomy, ale to bardziej może w biurze. Wieszamy dyplomy, jakieś to, co po prostu pokazuje nasze osiągnięcia po lewej stronie, a po prawej stronie wieszamy to, co planujemy robić w przyszłości. I na przykład to może być, planujemy, na przykład szukamy domu, chcemy zamieszkać w jakimś pięknym miejscu. No to znajdujemy sobie obrazek jakiegoś domu, który spełnia nasze wymagania, oprawiamy go w ramki, czy po prostu wieszamy tak, żeby to ładnie wyglądało i po prostu to zaczyna działać w ten sposób, że zaczynamy w życiu przyciągać okazje, które pomogą nam zrealizować te plany. Także i mówię to w tym mieszkaniu, tutaj akurat byłoby trochę trudne przy tym układzie północ-południe, no tak, ponieważ w przyszłości jest pokój jakiś, a tak, sypialnia. Ale gdybyśmy to zastosowali na odwrót, tak, ale gdybyśmy zastosowali na odwrót, to możemy na przykład nawet przy drzwiach to zrobić, prawda? Albo przy wchodząc do tego pokoju dziennego z kuchnią, możemy też znaleźć ścianę po prostu. Czyli to nie tylko na zachodzie, tak? Tak, że po prostu. Na różne sposoby można stosować, ale generalnie to albo wschód-zachód. I to jest kwestia tego, że mamy gdzieś w pokoju czy w mieszkaniu te ściany, na których to można też oczywiście niekoniecznie to musi być w jednej przestrzeni zastosowane, bo można to, że na przykład od wschodu gdzieś na korytarzu przy schodach wieszamy zdjęcia przodków, a na przykład w salonie od zachodu wieszamy nasze plany na przyszłość. Ja to też nazywam, tutaj jest jeszcze jeden taki obrazek. Ja też często mówię o tym, że to jest planowanie podróży, bo jeżeli planujemy gdzieś podróż i zdjęcie z danego kraju powiesimy właśnie po tej zachodniej stronie, czy po prawej, to dużo łatwiej zrealizuje nam się to, jeżeli to jest jakaś podróż bardzo kosztowna, daleko gdzieś, to dużo łatwiej to może się zrealizować, przez to, że będziemy mieć coś powieszonego na ścianie. I jeszcze tutaj jest taka jedna uwaga dotycząca wieszania zdjęć przodków, że nie mieszamy zdjęć naszych przodków ze zdjęciami dzieci. To jest absolutnie, najlepiej też osobno mieć powieszonych żyjących, osobno nieżyjących przodków,
bo to wszystko ma też delikatny wpływ, ale jednak istotny na naszą podświadomość, może mieć negatywny wpływ. No to nie wiem, dla czy odpowiedziałam będzie... pytanie. Wiesz co, naprawdę temat jest tak ciekawy dla mnie i tak szeroki, że ja myślę, że na razie zrobimy po prostu kolejną część. Poczekamy też, słuchajcie, na wasze pytania, bo na pewno tutaj jest wiele rzeczy. Myślę, że dobrze byłoby o tych remediach następnym razem, gdybyś mogła pokazać, jak możemy to właśnie te proste feng shui już teraz zastosować, a potem się najlepiej z tobą skonsultować i zobaczyć, co nam działa. Czy jeszcze chcesz coś dodać, czy mogłybyśmy tutaj spauzować i poczekać na wasze piękne pytania i wtedy będziemy kontynuować. Ja oczywiście będę wtrącała swoje, ale też nie chcę tutaj cię wyczerpać, prawda, z tymi pytaniami, bo naprawdę ja mam 100 pytań do i więcej, jak to zwykle ja. Tak, tak, tak. Myślę, tak, masz rację. Ja mam tu jeszcze pokazane, może jedną rzecz dodam, bo o tym rozmawiałyśmy też ostatnio, mianowicie o planowaniu osiedli, czy planowaniu takich skupisk ludzkich, gdzie dużo domów stoi koło siebie i ludzie zaczynają tworzyć jakąś grupę, znają się między sobą, to bardzo właśnie się przydaje ta metoda, która jest powiązana generalnie głównie z wędrującą gwiazdą, do wyeliminowania sytuacji, kiedy ludzie zaczynają się kłócić po zamieszkaniu razem. Bo zawsze jest jeden sektor drewna, to teraz trochę odchodzimy od poprzednich tematów i to jest zupełnie inny temat i też bardzo szeroki, ale on po prostu jest dość istotny, bo w Polsce sporo jest, było inicjatyw do tej pory, kiedy ludzie próbowali razem zamieszkać w grupach i potem zawsze to się rozpadało i my mamy taki charakter nasz narodowy, chyba że jesteśmy dość porywczy, indywidualiści i trudno działać w grupie. To słyszałam. Naprawdę, wiesz, tak? Było sporo, taki czas był, że ludzie zakładają te communities w wielu, wielu krajach. I ja znam kogoś osobiście, kto był zapraszany do ich communities i one wszystkie się porozpadały w ciągu 2 lat. Tak, tak, tak. No ale wiesz, w paru miejscach w Europie działają już od dawna, świetnie sobie radzą i świetnie to funkcjonuje. Więc jednak to nie jest tak, że wszystkie się rozpadają, ale bardzo dużo się ich rozpadło. Ale gdyby używać tej wiedzy dotyczącej feng shui przy planowaniu tych osiedli, i tych grup, to myślę, że byłoby o wiele mniej konfliktów, bo można naprawdę sterować ludzkimi zachowaniami w ten sposób, że unikać na przykład aktywacji sektora agresji, kłótliwości, tego indywidualizmu. Czyli tam nikt nie ma domu. Tak. Tak, tak. I to jest na przykład takie pokazane. Tak. Nie, że nie ma wyjścia, że nie ma wyjścia od tej strony. Nie, bo ale być może. Ale tutaj też to działa. To działa jakby na planie całego osiedla może działać, ale na planie jednego budynku działa tak, że jest to zawsze jeden z tych 8 głównych sektorów. I wtedy zawsze następują konflikty. Także miewam takie zapytania od ludzi, że na przykład zaczynają mieszkać w miejscu, w którym bardzo dobrze się mieszka, fajne mieszkanie albo dom i nagle się okazuje, że sąsiad po prostu robi nam bez przerwy awantury i nie da nam żyć. I wtedy należy szukać tego sektora 3 drewno i go neutralizować, bo jest to najlepszy sposób, żeby zminimalizować ten jakby 3 ten drewno problem, to tak? Będzie południowy tak. Zachód? Czy nie? Czy południowy tak, zachód? I to się z kolei wiąże... Nie, to dla każdego... No tu właśnie znowu mamy ten problem, że musimy najpierw wyliczyć dla danego wspomnienia budynku. To co jest frontem, kiedy jest budowany i dopiero wtedy wiemy, gdzie ten sektor się znajduje. Akurat przy układzie takim, jeżeli to jest taki kompleks budynków skierowany na południe, to chyba tak, to wtedy to 3 drewno będzie występowało. Nie, przepraszam, tutaj na północ, to będzie blisko tego sektora czerwonego zawsze występował. Ale dobra, to już jest inny temat, zbyt skomplikowany. No to natomiast jest tego to głównego pakła, to chyba jest południowy zachód, tak mi się wydaje. Już nie pamiętam, no. Będzie ułatwiać życie i... Dobra. Dobrze.
Dobra, Basia, to co? Kończymy, słuchajcie, na ten moment. Tak. Pytajcie to, co chcecie wiedzieć. Pytajcie, bo to są naprawdę cenne informacje i na przykład ja już teraz, mimo że dużo jest tej wiedzy, ja już teraz wiem, że siedzę w złym miejscu i będzie znowu przemeblowanie. Do czego? Tak, bo się czuję za blisko drzwi i to, tak jak powiedziałaś, właśnie, żeby się obserwować, jak się czujemy w danym, ale na przykład miesiąc temu mi się tutaj dobrze siedziało i nie wiem, może się coś zmieniło po prostu i ja, ale ja tak mam, ja po prostu latam z meblami po domu, bo mnie się zmienia, a jak mnie się zmienia, no to nie ma na to siły. W związku z tym musi być kolejne przemeblowanie. Już Glenn chwilami się boi, bo jak mówię, wszystko pozmieniam, to aż się boi, co ja tutaj, że wejdzie i wszystko jest inaczej. No może nie wszystko, ja już nie robię takich wielkich przemeblowań, bo też nie da się pewnych rzeczy ruszyć, ale już kilka takich było i teraz widzisz, nawet posłuchanie ciebie może dać od razu tą inspirację i poczucia, co jest nie tak w naszym domu, już teraz, bez żadnej jeszcze konsultacji nawet. A do tych konsultacji, słuchajcie, to naprawdę, żeby też Basię tutaj odciążyć od tych telefonów, ja proponuję, żeby nie dzwonić, tylko napisać naprawdę e-maila konkretnego od razu z wytycznymi, czyli ten, gdzie jest, jaki kierunek, tak, jest na okno, tak, okno lub wejście i koniecznie rok. Znaczy nie, te kierunki to jest, wiesz, sama widzę na planach. Ale jest problem, jaki problem adres występuje, bo to najczęściej od razu daje wskazówki. I jaki, o właśnie, i jaki problem. I na ekocentrycy, żeby napisać maila, oczywiście ja jeszcze raz załączę, ale jak wejdziecie na stronę ekocentrycy, to tam Basia ma wszystko podane i za, nie wiem, za ile się wyrobisz i kiedy będzie e-book, ale ma być e-book właśnie z tymi remediami, gdzie można to sprawdzić. I potem też jak ktoś przeczyta tego e-booka, to bardzo chętnie zrobimy kolejne dogranie. Albo ten e-book się zacznie po prostu rozrastać, powiększy się. Prawda? To będzie, Basiu, na stronie feng shui solutions.pl. Jeszcze raz powiedz. Chyba mamy złe połączenie. Tak, nam zaczyna przerywać, ale... Bardzo przerywa, ja słyszę, nie wiem, czy ja... Tak. Także na razie wystarczy, bo już ktoś nam przerywa, ktoś tu tam... Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za inspirujące też pytania dla mnie i dla Basi, ale szczególnie dla Basi, bo może na nie odpowiedzieć. Basiu, dziękuję Tobie za niesamowity wykład, niesamowity kawał wiedzy, dziękuję, naprawdę, bo tego nie ma. I dla Was... Basia Gomantka, konsultant feng shui, różdżkarz, różdżkarka i naprawdę znająca tyle metod feng shui, o których ja się dowiedziałam stosunkowo niedawno, więc będziemy o tym sobie mówić. Pozdrawiam bardzo ciepło, serdecznie. Do następnego razu.